Polowe Studio Radia Zielona Góra. Na program zaprasza sponsor Salon Samochodowy Świtoń Paczkowski, autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B. Halo Ewcia, dzień dobry nasi wspaniali słuchacze. Witam Ciebie serdecznie, Ewo. Polowe Studio Radia Zielona Góra, ale pewnie jesteś ciekawa, gdzie jestem. No właśnie, bo to coś, co niby jeszcze nie jest gotowe. O. Dobrze mówię? No niby nie jest gotowe. W każdym razie ja zacznę od miejsca, w którym się obecnie znajduję. Powiem Ci tak, jest ciasno. To miejsce jest plastikowe tutaj dookoła. Jak słychać, roznosi się echo. Nie panują tutaj miłe zapachy. To chyba tak jakbyś był w jakiejś rurze. To tak troszeczkę zabrzmiało z opisu. Nie, to nie, nie jest rura. Ale całe szczęście. Miejsce, normalnie tutaj możesz niby umyć ręce, jak jest woda. No i tam takie różne rzeczy. Dobrze, to ja już mówię. Ja wychodzę z miejsca, które po prostu jest taką toaletą, prawda? Słychać, jak te drzwi się otwierają? To jest taka toaleta przenośna, ale słuchajcie, to nie jest tak, że ona po prostu znajduje się w jakimś miejscu. Ona znajduje się tuż przy rondzie. Ja nie znam nazwy tego ronda, ale to jest nowe rondo, które powstało przy remoncie ulicy Dworcowej, kawałek Batorego, z ulicą Zbigniewa Herberta, jak dobrze mówię. Tak, to jest ta cała tutaj, nazwijmy to kolfialnie, trasa aglomeracyjna. No i ja tak sobie myślę, że to jest świetny punkt, to jest świetne rozwiązanie, bo tak, mamy tutaj ścieżkę rowerową. Krzysztof Filmanowicz wszystko nagrywa, ja to wszystko tutaj Państwu mówię i rysuję. Mamy ścieżkę rowerową, tu są przecież pasy, po których chodzimy. Jeżdżą samochody, jeszcze jak kiedyś wiadukt, kiedyś będzie wiadukt uruchomiony na Batorego i tam będzie można przejechać sobie pod tym wiaduktem, Krzysiu teraz pokazuje. No to jak tu się zrobi taki ruch, słuchajcie, to miejsce jest naprawdę takim miejscem strategicznym. Bo ja, jeżeli nawet odwiedzę to miejsce, ja wychodzę, jestem gotowy do drogi. Ja już jestem przygotowany, ja mogę tak, w lewo pojechać rowerem, w prawo pojechać rowerem, samochodu tu nie zaparkuję. Ale jeszcze jakby tutaj postawić obok tej przenośnej toalety właśnie takie mocowania do rowerów, to mógłbym zostawić normalnie rower, tak zwany pit stop. Może nawet mógłbym wymienić oponę. Nie wiem, co tu jeszcze można Krzysiu zrobić, ale już jestem gotowy do drogi. Do ścieżki od razu jadę dalej, pokonuję kilometry, kilkadziesiąt kilometrów, może nawet setek kilometrów wokół Zielonej Góry. A teraz jest naprawdę bardzo pięknie, bo świeci tutaj słoneczko. Ruchu za bardzo tutaj nie ma. Najlepsze jest to, że tutaj spotkaliśmy dwóch panów, z którymi umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać. Że oni powiedzą nam tutaj na temat tego, czy im się podoba ta inwestycja, czy nie. Krzysiu, przyjdziemy się może w lewą stronę, wiesz, może kogoś spotkamy. No i tak, mogę powiedzieć jakby poza kulisami, tak, takie kuluarowe wypowiedzi. No to panowie mówili, że mi się tutaj nie podoba trochę, bo tak, chodnik krzywo. Zaraz możemy pokazać, Krzysiu, ten chodnik, tutaj się panom nie podoba. O. To się panom nie podoba, zobacz, jakie tutaj są góry, doliny, nie? Tam, Krzysiu, tak, że nie fajnie, że to tak nierówno, że tak położone, jakby tam, no nie wiem, kto to kładł. Tak, to oni to wskazywali. Inny pan, którego spotkaliśmy, patrzy się po drugiej stronie, w ogóle chodzą ludzie, to może ich wyprzedzimy, dojdziemy sobie do nich, jeszcze zdążymy, to może oni nam coś powiedzą, bo idą sobie po nowym rondzie, zapytamy, jak się idzie. My przechodzimy teraz sobie tutaj na drugą stronę. Aha, i tam ci panowie mówili, że fajnie, że ładna droga, że to fajnie wygląda, że to pasy, że super. Natomiast wskazywali też miejsce, czyli te rondo, którego nie ma, na ulicy Dąbrowskiego. Tam nie ma ronda i teraz jadąc od ulicy Dąbrowskiego, nie można skręcić w lewo w zjednoczenia. O, może pana zapytałem, pan idzie akurat po ścieżce. Dzień dobry, Radio Zielona Góra, jesteśmy na żywo, jesteśmy w pięknym miejscu, prawda? Fajnie, że nowa super inwestycja. Tak, tak, super, super inwestycja. Jak pan ma na imię? Krzysiek. Panie Krzysiu, i co pan sądzi o tym, o tej nowej inwestycji, o tej nowej drodze, o tym, że tu jest rondo, a tam nie ma ronda, że mamy fajne ścieżki rowerowe, że to jakoś wygląda. Co, jak pan to podsumuje? Powiem szczerze, że naprawdę fajna sprawa, powinno być więcej takich rzeczy, no i super jest. Czyli więcej ulic i więcej rond, tak? Tak jest. Tak. A tam zasięgnę tego miejsca, bo niedawno pan mi powiedział, że brak ronda, tam nie wiem, czy pan widzi to miejsce, tam to jest skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiego. Tam nie można od ulicy Dąbrowskiego pojechać prosto. Trzeba skręcić w prawo, przyjechać tu na to rondo, zawrócić i dopiero tam pojechać. Ja podejrzewam, że to jest tylko zrobione dlatego, żeby ludzie nauczyli się, że tam będzie ulica podporządkowana, bo ona do tej pory była cały czas główną, ta Dąbrowskiego. I to jest po prostu chyba związane tylko z tym, że to jest czasowo zrobione. No i później będzie już jak, jeżeli ludzie nie będą, bo wiadomo, większość jeździ na pamięć. Tak, tak, to nie dochodziło do wypadków, podejrzewam, że to jest czasowo zrobione i później będzie to zdemontowane, bo jest przygotowane normalnie do przejazdu takiego, że można będzie jeździć normalnie jak na skrzyżowaniu. A będzie można skręcić w lewo albo w prawo? Podejrzewam, że tak. Czy w prawo można cały czas, a w lewo z Dąbrowskiego? Podejrzewam, że tak. Ja słyszałem, że nie.
Że ponoć projekt tego nie przewiduje. No trzeba to zbadać, tą sytuację faktycznie. Dokładnie, dokładnie. A gdyby nie można było, to tak trochę... No tak trochę średnio. Ja myślałem, tylko właśnie po to jest zrobione, żeby w ludziach jakby wszczepić, że tutaj będzie jednak już podporządkowana ulica, tu jest główna. No jeżeli oni już się tak do tego przystosują, to będzie zdemontowane i będą sobie wtedy jeździć. Czy ta ulica rozładuje nam trochę korki i troszeczkę ruch w centrum miasta? Podejrzewam, że na pewno. Ja też tak myślę właśnie, że to będzie taka trasa, że bardziej oblegana niż teraz, bo tutaj częstotliwość przejazdu samochodów na razie jest bardzo nikła. No na razie tak, bo pewnie jeszcze nie wszyscy wiedzą, że to jest otworzone. A my w ogóle stoimy na ścieżce dla rowerów, nie? To jest w ogóle, to jest kolejna rzecz dla nas Zielonogórzan, że po prostu chodzimy wszędzie, nie? Po prostu chodzimy. 50 mandatu, tak? Za to Krzysiu nawet mówił. Krzysiu wie, bo on uwielbia dwa kółka, jeździ rowerem. Pan jeździ rowerem? Tak, 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 też. I co? To proszę bardzo, fajna ścieżka. Nie wkurza się pan, że wtedy piesi chodzą po ścieżce? No, czasami tak. Ale są dzwonki. Nie? Tak, jest. A jak ludzie mają słuchawki, to oni nie słyszą. Nie słyszą. Ja ostatnio spotkałem pana, który zatrzymał się na środku drogi rowerowej i grzebał coś w telefonie i miał słuchawki. Za nic na świecie mnie nie słyszał. Nie? No ale kulturalnie ominąłem. Dobra, to zejdźmy z tej ścieżki, żeby to nie było. Panie Krzysiu, miłego dnia w takim razie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję, również życzę. Dziękuję. Do widzenia. Piąteczka dla Krzysia, naszego filmanowicza. No cóż, nie wiem, czy mamy czas, że tam, bo pani idzie taka, widzimy sobie w takiej właśnie zwiewnej sukience, a ona... Ale ona dzwoni przez telefon, to raczej tutaj nic chyba, Krzysiu, z tego nie będzie, wiesz? Chociaż nie zdążymy. To nie ma szans, bo pani jest zagadana. Albo ja lubię takie sytuacje, kiedy udają no, słuchacze, że rozmawiają przez telefon, ale pani chyba naprawdę rozmawia. Dzień dobry, zagadam chwilę. Nie ma takiej opcji, nie? Ja wiem, ważna rozmowa, bo to pewnie rozmowa z jakimś biurem obsługi klienta i trzeba czekać, bo tam trzeba czekać długo. Dobrze, dziękujemy w takim razie z trasy aglomeracyjnej. Tutaj z ulicy... jak się ta ulica nazywa, Krzysiu? Herberta. Herberta po prostu. Herberta. No to z ulicy Herberta. Zbigniewa Herberta. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Radio Zielona Góra.